Шор, 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 шор. Шор, 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 шор. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich warszawiaków, wszystkich Polaków, wszystkich Słowian, Lachitów. Marian Kowalski. Dziękuję Państwu. Ja się z Państwem żegnam. To był ostatni program z moim udziałem. Nasrałeś. Na stół. Trwało to 6 sekund. Nie, nieprawda. Nawet ktoś, kto był autorytetem dla Ciebie przez praktycznie większość Twojego życia, może okazać się dziadem. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Gdyby mój syn okazał się pedałem, to bym go osobiście zastrzelił. Dziękuję za 2 lata współpracy. Brał wasze pieniądze, brał wasze wsparcie, korzystał z waszej gościny. Wyrwę ci, kurwo, serce! Właśnie zeszczałem się w spodnie. Psim obowiązkiem Mariana było dzisiaj tu siedzieć i świecić oczami. Tak! Będę krzyczał, proszę pani, bo jestem wściekły, nie mam czasu, niedługo umrę! Zastrzeliłbym cię, kurwa, jak wściekłego psa. Oczywiście uważam, że... jak będziemy harować za niecałe 2000 zł w hipermarketach niemieckich i francuskich, to dlatego, że nie mamy armii i polityków patriotów. I miejcie tego świadomość. I tak dalej, i tak dalej. I jego psim obowiązkiem było dzisiaj siedzieć tutaj i się przed wami tłumaczyć i odpowiadać na pytania, nie moim. No bójcie się Boga, no. Marian Kowalski podkreślał, że My z Lublina jest jedynym komitetem niepartyjnym, który bierze udział w tych wyborach samorządowych w Lublinie. A te łotry, mając pałace, kierowców, sprzedają Polskę za te judaszowe srebrniki, zupełnie nie mając noża na gardle. Się to w głowie nie mieści. A gdyby choć się znalazł jeden biskup katolicki w Polsce, który powie tak jak Paweł. Straszne słowo. Where is the head of the world terrorism? Ja się pedałów nie boję. Ja się kurwa ich brzydzę! No to przynajmniej jakiś pastor się znalazł, co opierdziela to towarzystwo. Jaka jest rola osób duchownych w społeczeństwie? Dokładnie taka. No prosta, opierdolić za złe rzeczy. Fight against a dragon. Pastor Paweł zamyka swoją żonę w komórce, a Tymka bije kable. Duszpasterstwo Mariana Kowalskiego. No. I jeszcze konno! Mam dobrze wymasowaną prostatę od jazdy konnej! Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Dziękuję. Telewizja Narodowa się poleca. To jest bardzo ważne nagranie. Czołem wielkiego. Uważam, że jeśli chodzi o syna pana pastora, to jednak mam wrażenie, że żałowano mu dyscypliny, bo rozbrykał się. Śpi, śpi, luli, luli, bądź kulturalny, bądź grzeczny. Wała! Że w ciągu ostatnich miesięcy dochodziło do takiego cichego pozbywania się ludzi, którzy nie mieli ochoty wstąpić do Kościoła Nowego Przymierza. Już przeszedł na stronę wroga. Ty nawet kurewko pierdolona jebana w dupę! Kurwa, z tego państwa będziesz uciekał, ty gnoju zasrany, ty! Bo Kościół katolicki już przegrał. Tchórzu ty! Ty kanalio, ty ludzka! Ty ludzki odpadzie! Pieprzyć Joyce'a! Ty parszywy kawałku gówna, ty! Ty! Niech ci kurwa nigdy kutas nie stanie! Zrozumiesz? Niech ci się cały czas posoka z dupy leje, ty właśnie parszywy łajdacki gówniarzu, ty! Dalej, czy otrzymaliśmy odpowiedź z Białego Domu? Rozumiem, że chodzi o petycję. No nie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, także nie ma o czym gadać już. Nie poparliście nas wtedy, wy sukinsyny warszawskie! Wy gnidy! Wy koledzy Michnika udające patriotów! Wy ruskie pachołki, co w internecie kręcicie filmiki, że my byliśmy smutni, że nam zabrakło 900 podpisów na 100 tysięcy! Nie macie prawa nazywać się Polakami! Jest informacja, że mamy dostępną już hebrajską wersję petycji na stronie 2 listopada. Jakby to trafiło na biurko Trumpa!
to Putin by się zesrał w gacie! Ojciec, zobacz, co ci Polacy wyprawiają. Już po hebrajsku do ciebie piszą. Nie jest dobrze. Jak to nie wierzy w teorię, że Żydy rządzą światem, tak nawet naszą petycję odsunął Trumpowi. Ja bym chętnie się z kimś ponapierdalał, bo się rozkręciłem kurwa do bójki, rozumiem, się nie uda. W Polsce mamy niewierzący naród. Poszliśmy tropem przykładów głupoty i totalnego braku hamulców, jakie można znaleźć w sieci. To, co odkryliśmy, przeraża. Te prostytutki. Szkoda, że my się nie bawimy tak dobrze jak ci na górze. Suszy, sprzątając też można się bawić. Tylko naćpać, wiecie, tam przespać się z kimś, przelotny seks i tam razem sobie. Wiecie tam. Jakieś pierdolone, otwarte społeczeństwo, skurwiałe, spedalone. Przede wszystkim potrzeba wybudować 3 mosty, to jest minimum. A ile mamy w tej chwili mostów, wie pan? Sześć. Nie do końca? 5. Tak, no przecież jeden w planie w budowie, prawda? Natomiast to... Nie, mamy 9 mostów. 9 mostów, tak, ale... 8 komunikacyjnych. Komunikacyjnych są. To była ostatnia informacja w dniu dzisiejszym. Dziękujemy za oglądanie naszego programu. Dziękuję Państwu, ja się z Państwem żegnam. Oni przychodzą po...